Polityk powiedział, że wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie jest kolejnym etapem w kontynuowaniu dialogu, który miejmy nadzieję w perspektywie 12 miesięcy doprowadzi do obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wtrącenie kolejnych jednostek do naszego kraju zaapelował we wtorek prezydent Rzeczpospolitej w trakcie spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Andrzej Duda zapowiedział wówczas utworzenie stałej bazy nazwanej Fort Trump. Poseł Bartosz Kownacki był pytany na antenie telewizji Trwam, czy w Polsce może powstać baza na wzór takiej, jaka znajduje się w niemieckim Ramstein. Jakby ktoś 10 lat temu powiedział, że wojska amerykańskie będą w Polsce, to wszyscy to czekali. Więc właśnie tak samo jest, tak, powstanie tu Ramstein, nigdy by nie potrafił przejąć się to, co, o czym dzisiaj mówiliśmy, tylko poważnie przyjąć te wojska, na przykład z Chiny. Jak najbardziej zgadzam się z takim podejściem, ale oczywiście to będzie wymagało czasu. Będzie wymagało nakładów, kosztów, ale też przyniesie korzyści. Przyniesie korzyści po pierwsze w sferze polityczno-militarnej, dlatego że dużo trudniej jest prowadzić jakiekolwiek nieprzychylne, nieprzyjazne działania, ale zresztą państwa na terenie, którego... Wybrane problemy, tematy, artykuły stożennej, klasy południowej. A według Donalda Trumpa utworzenie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce kosztowało około 2 miliardów dolarów. Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów, powiedział amerykański prezydent. Było wiadomości na antenie Radia Maryja w internecie. Teraz czas na pochodzenie środków. Nie pozwolę na gdzie. Wejście na twardo. Doczeka Europę po opuszczeniu struktur unijnych. Dziś na południowym wschodzie i centrum kraju zachmurzenie małe nagle zostało obszarze umiarkowane, a nad morzem okresami wzrastające do dużego. Temperatura od 26 stopni na północy do 29 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1008 paskali. Łagiernicy w Sudanie. W naszym dzienniku w cyklu środy z historią sylwetki dwóch kapłanów, których nie były w stanie odwrócić od Boga, to temat dzisiejszej rozmowy zakończonych. Naszymi gośćmi będą pan Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz pan Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Początek programu na antenie Radia Maryja Krywic trwa do godziny 18.15. Kontynuacja tematu i spotkanie z naszymi gośćmi w Radiu Maryja o 21.30. Dziękujemy za niego, za tę modlitwę. Również darcie wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Za dary serca. Do naszych ośrodowców należą pomoc nie tylko w szpitalu. Resorba zdrowia chce, by dzienne domy opieki medycznej zostały objęte świadczeniami gwarantowanymi. Prace nad projektem w zakresie opieki nad osobami niespodzielnymi już ruszyły. Szczegóły inicjatywy w naszym dzienniku. Presja na włodarzy, nacisk lokalnych społeczności sprawia, że coraz więcej samorządów ogranicza sprzedaż alkoholu. Destrukcyjny skręt Prawa i Sprawiedliwości, zapraszając do współpracy skrajnie lewicowego polityka Prawo i Sprawiedliwości. Na pani Renacie Szczęsnej oraz bliżej Stanisławowi Dąbrowskiemu i z Włocławka Elżbiecie i Markowi Lewandowskim. Dziękujemy, Bóg zapłać dla wszystkich upominek muzycznych. Thank you.
Uwaga, Kraków i
okolicy, przyjaciele Radia Maria, słuchacze Radia Maria. Jutro, w środę, spotkanie Akademickiego Koła Przyjaciół Radia Maria. Spotkanie o godzinie 18 w kościele świętego Piotra i Pawła w parafii Wszystkich Świętych. To jest przy ulicy Grunckiej. Godzina 18, msza święta, a po mszy świętej wykład, oczywiście będzie miał ten wykład pan redaktor Kajetan Rajski, temat żołnierzy wyklęci jako obrońcy wiary. Zapraszam bardzo serdecznie po wykładzie, w spotkaniu jeszcze dyskusja w ksalce przy tej parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi, księdzu prelatowi, profesorowi Janowi Machniakowi za założenie tego koła akademickiego Przyjaciół Radia Maria i za opiekę nad tym dziełem. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy Kraków i okolice. Spotkajmy się, to ma sens. Zobaczmy się, porozmawiajmy ze sobą. Oczywiście zaczynamy od modlitwy. Szczęść Boże. Minęła godzina 21:30. Bezpośrednio pod ministerstwo, a część pod pana. Konieczna ich intymność.
nie może być ktoś trzeci, kto będzie im mówił, to tak macie robić, a tak nie macie robić. Oni sami muszą do tego dojść, to będzie ich skarb, to będzie ich zdobyć, to jest ich droga, to jest ich przygoda wspaniała, którą będą pamiętać do ostatnich lat swojego małżeństwa. No i tutaj to rozgraniczenie szacunku, a posłuszeństwo jest dla niektórych rodziców, w szczególności mam, bo ojcowie to mówią, no cóż, no, może im się wyszła za mąż, no to zostawmy, ale mamy niekiedy nie potrafią. Dlatego prosiłem fachowcę z od strony biblijnej i pastoralnej, jak również ojca rodziny z Kościoła Dołowego, tak jak ja zresztą, by tą sprawę nam przedstawił. Szacunek, a posłuszeństwo rodzicom. Proszę bardzo. Na wstępie chcę bardzo gorąco podziękować panu Leszkowi za zaproszenie mnie do tej audycji, za obdarzenie mnie zaufaniem, no i za to, że będę miał przyjemność z państwem ten czas naszej audycji spędzić. Będę miał możliwość, co jest dla mnie wielkim zaszczytem, podzielić się tymi moimi przemyśleniami bazującymi rzeczywiście na Piśmie Świętym i na teologii. Pragnę pozdrowić moją rodzinę, moich najbliższych, przyjaciół, również właśnie przyjaciół ze wspólnoty domowego kościoła. Jest z tego, co pan Leszek nam powiedział, rzeczywiście sporo zamieszania na tej płaszczyźnie relacji w rodzinie. Tak myślę, obserwując tę rzeczywistość wokół nas, że skala tego zamieszania, tych zakłóceń się potęguje. W tym momencie, w tym przypadku, w takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko szukać wsparcia w źródle. A tym źródłem jest Pismo Święte, tym źródłem jest Boży zamysł w małżeństwie, wobec małżeństwa i wobec rodziny. I proszę pozwolić, że przedstawię kilka takich fragmentów, które do tego tematu wyselekcjonowałem i wybrałem jako najważniejsze. I proszę też wybaczyć, jeśli zauważycie państwo, że są to treści znane i można by powiedzieć powtarzane. Być może rzeczywiście one się w wielu audycjach powtarzają, ale taka jest metoda, tak musimy postępować. Musimy sobie przypominać ideał, to właśnie z tym akcentem, ten Boży ideał. Więcej tego zamieszania będzie się na tej płaszczyźnie właściwych relacji w małżeństwie i w rodzinie pojawiało, tym częściej musimy się właśnie do tego ideału odwoływać, bo on się, wydaje się, zagubił, zagubia, zatraca. Jako punkt wyjścia przywołuję najważniejszy fragment w Piśmie Świętym, ten Boży zamysł wobec małżeństwa i rodziny, zapisany w 27 i 28 wersecie Księgi Rodzaju. To są te słowa. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zarumili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Tam dalej jest, abyście panowali nad rybami, nad wszystkimi stworzeniami. Znane słowa, ale one rzeczywiście, one nas ustawiają, one nam wyraźnie pokazują i hierarchię, i pewną, powiedziałbym, następowalność. Czyli wyraźnie czytamy, że Pan Bóg człowieka od początku stworzył jako małżeństwo, Pan Bóg człowieka od początku stworzył do życia w małżeństwie i ta relacja jest najpierw miejscem, w którym człowiek ma realizować to swoje największe zadanie na ziemi, jakim jest stawanie się na obraz i podobieństwo Boże, ale jednocześnie ta relacja małżonka, tego 27 wersetu to wynika, jest fundamentem wszelkich innych relacji międzyludzkich. I za chwilę dalej jest właśnie to Boże polecenie, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Czyli wyraźnie Pan Bóg pokazuje, rodzina i to wszystko, co jej dotyczy, łącznie z więziami i z poprawnymi relacjami, ma być usytuowana na trwałym, heteroseksualnym, monogamicznym małżeństwie. To jest ideał, to jest Boży pierwiastek wszczepiony w każdą osobę ludzką. Natomiast za chwilę dalej, w 24 wersecie drugiego rozdziału, no spójrzmy i też przypomnę prawdę, która jest często nam przybliżana, że
ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, to jest ten siedmiodniowy schemat stwarzania, sześć dni stwarzania w siódmym dniu odpoczynku. Odpoczynek mówi się o tym, że to jest ten tekst literacko dojrzalszy, a ten drugi rozdział jest ten tak zwany inny, taki bardzo obrazowy. Pan zasadził ogród, umieścił człowieka, którego stworzył z progu ziemi, którego nozdrza tchnął tchnienie życia. No i nakazał mu ten obraz, ten ogród uprawiać. Ale tam jest on sam na razie, ten mężczyzna, który rzeczywiście pracuje, który rzeczywiście zajmuje się też zwierzętami, które Pan do niego przyprowadza. I tam wybrzmiewa cudownie to wyrażenie, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla człowieka. I ten mamy ten przecudowny, bardzo lubię czytać, bardzo go lubię przywoływać ten fragment, kiedy to Pan Bóg spowodował, że mężczyzna pogrąża się w głębokim śnie, a gdy śpi, wydobywa jedno z jego żeber i z tego żebra czyni niewiastę. I on się budzi. Przypominam, przed chwilą było ukrotnie, nie znalazła się pomoc, więc on teraz zauważa, odczuwa, że jest ta pomoc, wyśpiewuje hymn pochwalny, bo te słowa tak się nazywają, hymnem pochwalnym. Ta dopiero jest ciałem swego ciała, ta jest kością tej kości, ta będzie się zwała niewiastą. On nie tylko wyraża zachwyt nad pięknem tej niewiasty, ale przede wszystkim wyraża tę swoją radość, że ma osobę, dzięki której jego życie nabiera pełni sensu, bo ma kogo kochać i będzie przez kogo kochany. Ale podsumowaniem właśnie tego pięknego, bardzo takiego obrazowego opisu stworzenia małżeństwa jest to bardzo dobrze znane wyrażenie, które Jezus też przytacza i święty Paweł przytacza, że być może rzeczywiście staje się troszeczkę niewygodne dla takich osób, u których no, zauważamy już to zakłócenie właściwych i poprawnych relacji rodziny. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Bardzo istotne jest często również w nauczaniu, które kierujemy do małżonków, ale również w nauczaniu, które kierujemy do narzeczonych. Bardzo często to podkreślamy, że jedną z fundamentalnych zasad zbudowania szczęśliwego małżeństwa i zbudowania tych poprawnych relacji i więzi w małżeństwie, a za chwilę w rodzinie, która ma powstać na fundamencie tego małżeństwa, jest opuszczenie. To zarówno przez mężczyznę, jak i przez niewiastę, niekoniecznie w znaczeniu wyprowadzenia się, bo można stworzyć szczęśliwe małżeństwo na bazie, w cudzysłowie, rodziny wielopokoleniowej, ale trzeba mieć tą wewnętrzną dojrzałość, żeby to rozumieć, że to opuszczenie ma się dokonać przede wszystkim w sferze emocjonalnej i psychicznej. Kiedy my, którzy zawieramy małżeństwo i za chwilę, tak jak ten fragment nam pokazuje, po wypowiedzeniu słowa, sobie słów treści przysięgi przed ołtarzem zaistniejemy jako jedno ciało, my musimy dokonać odcięcia tej przysłowiowej pępowiny, czyli tego opuszczenia w sferze emocjonalnej i psychicznej, a ono ma polegać w wymiarze takim bardzo praktycznym na tym, że mamy sobie to po prostu powiedzieć, że w tym momencie my dla siebie stajemy się najważniejszymi osobami, a rodzice przechodzą już na drugą pozycję. Proszę mi wierzyć, taka ciekawostka. Dopóki nie ma dzieci, to potem są dzieci, są drugi. Rodzice przechodzą na trzecią pozycję, bez wątpienia. Proszę mi wierzyć, że kiedy tak mocno to akcentuję, od chociażby na spotkaniach z narzeczonymi, że należy dokonać właśnie tego odcięcia i pogodzić się, nawet może złe słowo, przyjąć tą piękną prawdę, że w chwili zawarcia małżeństwa my dla siebie stajemy się najważniejsi. Uwaga! I obserwuję twarze tych młodych ludzi, gdzie w zdecydowanej większości one na te spotkania, te osoby, na spotkania dla narzeczonych przychodzą jako właśnie owo narzeczeństwo, to bardzo często w tym momencie ma miejsce takie bardzo wymowne zachowanie, kiedy ona tak spogląda na niego, tak bardzo wymownie spogląda na niego, jakby mu komunikuje, a widzisz, a dla ciebie ciągle najważniejsza jest twoja mama. Ja wtedy mówię ostrożnie, w tym momencie, jak tu siedzicie, może tak być, że on
ma na pierwszym miejscu w swojej świadomości mamę, bo jeszcze nie jesteście małżeństwem. Mówię niewiasty, spokojnie, jeszcze mu z tego powodu nie czyńcie jakichś wyrzutów, ale panowie, przygotujcie się na to, że w momencie, kiedy wypowiecie do tych swoich wspaniałych, pięknych, ukochanych, wybranych, narzeczonych, a za chwilę one będą już żonami, wypowiecie właśnie słowa przysięgi, to wtedy trzeba powiedzieć bye bye mamusiu. I to czasami nawet w ten sposób, a czasami może nawet jeszcze konkretniej, mamusiu, od tego momentu już nie jesteś dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Ona, Kasia, Ania czy Joasia staje się dla mnie najważniejszą osobą na świecie. I oczywiście może być taka reakcja, że mamusia się rozpłacze, że powie synku, ale ja cię urodziłam, ja cię wykarmiłam, ja cię wychowałam, ja się tak dla ciebie poświęcałam. I wtedy synek musi powiedzieć, mamusiu, nigdy ci tego nie zapomnę. W moim sercu i w mojej świadomości wobec ciebie będzie zawsze wdzięczność za to, ale nie jesteś już dla mnie najważniejszą osobą na świecie. A więc to się dokonuje najpierw w tym akcie złożenia, wypowiedzenia sobie słów przysięgi, dlatego to mężczyzna opuści. W tym momencie, kiedy wypowiadamy te słowa, próbuje ci miłość, wierność, miłość małżeńską, ale być może trzeba rzeczywiście to również wyartykułować słownie. Ja również do nas, którzy jesteśmy już rodzicami dorastających, dorosłych dzieci, ja też takie słowa wypowiadam i taką zasadę przedstawiam, że my rodzice też musimy odciąć tą pępowinę i pogodzić się z faktem, że nie jesteśmy już najważniejsi dla naszych dzieci. Nie wolno absolutnie nam artykułować jakichś pretensji pod adresem dziecka. Tu rzeczywiście jest tak, jak pan Leszek przed chwilą przedstawił, że chyba większy problem z tym mają mamy, no ale to jest zadanie z jednej strony męża tejże troszeczkę, powiedzmy, zaborczej mamy, ale z drugiej strony też syna, który jeszcze raz podpowiadam i zachęcam, panowie, nie bójcie się nawet czasami ostro to mamie powiedzieć. Mamo, nie masz prawa nic złego mówić o Ani. To jest moja żona. Ona jest dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Mama się może rozpłakać, a ja wówczas mówię, a niech sobie mama płacze, jeszcze żadnej kobiecie łzy nie zaszkodziły, a w tym przypadku to naprawdę te łzy mogą wyjść na dobre. Bo jeśli ta zaborcza miłość mamie będzie się dalej rozwijać, to może dojść do zniszczenia tego małżeństwa. Czyli niestety paradoks, zaborcza miłość matki do syna powoduje zniszczenie małżeństwa tegoż syna. Więc w tym momencie niech to mamę zaboli, niech mama zapłacze, ale jeśli to ma uratować małżeństwo, to niestety musi zaboleć. Nie jest to pomysł pana doktora habilitowanego Mieczysława Guzewicza, ani nie jest to jakaś wizja tutaj audycji do małżonków i rodziców w Radiu Maryja, tylko są to cytowane słowa natchnione z Pisma Świętego. Jest to puść, jest to też przedstawione jako jeden z głównych warunków, uwaga, owszem, my byśmy powiedzieli łagodnie, stworzenia małżeństwa szczęśliwego, pięknego, przepełnionego z ogromną ilością samych pozytywnych uczuć, ale jest to właśnie w tym tekście, jeszcze raz proszę, spójrzmy, drugi rozdział Księgi Rodzaju, 24 werset, jest to nade wszystko warunek zaistnienia małżeństwa jako owo jedno ciało, bo ten werset się tym wyrażeniem kończy i stają się jednym ciałem. Przypominam tylko ten szczegół, że to wyrażenie potem płynie jak refren po kartach Pisma Świętego i w momencie, kiedy Jezus wypowiada najważniejsze słowa na temat małżeństwa, stając też w obronie tych, którzy próbują jakby zdyskredytować wartość trwałości małżeństwa, przywołuje ten tekst i znowu to samo mówi, dlatego to opuszcza człowiek ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i stają się jednym ciałem. Jezus jeszcze wtedy dopowiada, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Potem święty Paweł w tym słynnym tekście w 5 rozdziale listu do Efezjan, w tekście zwanym mistyką małżeństwa, również ten tekst przywołuje i wówczas wypowiada jedne z najważniejszych z punktu widzenia teologii
małżeństwa słów, tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Wielkość tej jedności jednego ciała małżeństwa stawia na równi tą jednością, jaką my, jako lud Boży, stanowimy z Jezusem. A więc to są słowa kluczowe z punktu widzenia trwałości małżeństwa, zbudowania piękna małżeństwa, właśnie owo jedno ciało, ale żeby tak się mogło stać, musi nastąpić owo opuszczenie. Teraz rzeczywiście możemy myśleć, że napotyka to na jakieś trudności w świadomości, szczególnie mam. Tutaj też przytoczę taki przykład, że kiedyś wręcz zostałem zaatakowany po powiedzeniu takiej nauki w świątyni, w kościele, w parafii. Nie wiem dokładnie, w jakiej parafii, nie będę tego przywoływał. Ta pani nawet z taką agresją wypowiadała słowa: ja zatelefonuję do biskupa diecezji, z której pan pochodzi, bo pan namawia do łamania czwartego przykazania. Wypowiadając właśnie te słowa, że my, małżonkowie, po wypowiedzeniu sobie słów treści przysięgi, musimy przestawić tę hierarchię wartości i rodzice nie stają się najważniejsi, a więc mówimy, jak ma wyglądać owo opuszczenie, dlatego opuści, zostałem zaatakowany właśnie wyrażeniem, że ja przez przedstawianie tych treści namawiam do łamania czwartego przykazania. No, nieporozumienie. Myślę, że znamy czwarte przykazanie i każdy, zarówno rodzice, jak i my, którzy żyjemy w swoich związkach małżeńskich, mamy świadomość, że te treści, te dwa przesłania, te dwa zapisy się nie eliminują, nie stoją w jakiejś opozycji wobec siebie. Rzeczywiście tak jest, bo mówię tutaj o pewnej następczości. W tym 27, 28 rozdziale stworzył Pan Bóg małżeństwo i za chwilę błogosławi mówi: bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Czyli sam Pan Bóg postawia tą hierarchię. Najpierw małżeństwo, potem rodzicielstwo. Za chwilę ten drugi rozdział Księgi Rodzaju, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, i za chwilę Księga Wyjścia, i za chwilę Księga Powtórzonego Prawa. Rzeczywiście, czwarte przykazanie: czcij twego ojca i matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje. A Księga Powtórzonego Prawa jeszcze to rozwija: czcij twego ojca i matkę, abyś żył długo, aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą Pan Bóg ci daje. I tutaj jakby spina nam się to wszystko, tutaj uzyskujemy całość, małżeństwo, rodzicielstwo i tak sformalizowany nakaz czci ojca i matki. Niezwykły tekst, jeszcze rozwijający właśnie to przykazanie dekalogu, odnajdujemy w Księdze Mądrości Syracha. Bardzo lubię tę księgę i bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby sobie ją przeczytać właśnie pod kątem odnalezienia w niej ogromnej ilości bardzo konkretnie brzmiących zasad wychowawczych. Tu nie wiem, kiedyś, kilka lat temu też się odwoływaliśmy, ale w temacie właśnie związanym z takim konkretnie modelem biblijnym wychowania. I właśnie w tamtym zbiorze mądrości tych takich wskazań dla nas żyjących w małżeństwie i w rodzinie, w trzecim rozdziale Księgi Mądrości Syracha. Proszę, spróbujmy sobie to jeszcze odnaleźć w którymś momencie w audycji do tego wrócić. Czytamy takie słowa: kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechu, a kto szanuje matkę, jakby skarb gromadził. Spójrzmy, tam było, aby ci się dobrze wiodło, aby ci się powodziło, a tu jeszcze Syrach dopowiada: kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów. Coś niesamowitego, coś wręcz bardzo odważnego. Dalej Syrach pisze: kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w modlitwie swej będzie wysłuchany. Coś fantastycznego, niesamowita perspektywa. To, że ja mam szacunek wobec swojego ojca, gwarantuje mi radość z moich dzieci. Jeszcze na dodatek, będą moje modlitwy wysłuchane. Dalej, kto szanuje ojca, długo żyć będzie. Czynem i słowem czci ojca swego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo, albowiem błogosławieństwo ojca podpiera dom dzieci. Dalej, synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. I teraz
miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechu zamieszka u ciebie. No coś cudownego. Najpierw zauważamy właśnie to, że w taki już niemal pełny sposób rozwija nam czwarte przykazanie dekalogu, a jednocześnie bardzo nam rozświetla warunki zbudowania poprawnych relacji i więzi w rodzinie. Przedstawia nam ten fundament z takimi zapewnieniami bardzo konkretnymi, bardzo dla nas jakby interesownymi. Takiego słowa można użyć, bo z tego są po prostu wymierne korzyści. Teraz znowu byśmy powiedzieli, no właśnie, proszę bardzo, jak mocno, jak wyraźnie Słowo Boże nam nakazuje oddawanie czci rodzicom. Tylko że oddawanie czci nie stoi absolutnie w sprzeczności z tym, że kiedy ja wchodzę w swoje małżeństwo, ustawiam swoje świadomości, hierarchię, dla mnie współmałżonek staje się osobą najważniejszą. To wcale nie przekreśla właśnie tej postawy mojej czci wobec rodziców. I proszę Państwa, rzecz jakby w tym temacie no niezwykle ważna. I tu podpowiadam, żebyśmy sobie sięgali do tych tekstów. Więc teraz podpowiem, żebyśmy sięgnęli do czegoś innego. Mianowicie, 1991 rok. Pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski. I w czasie tej pielgrzymki pamiętamy, ja z racji też na mój wiek pamiętam to bardzo dokładnie, że święty Jan Paweł II przyjechał wtedy do nas z dekalogiem. I w miejscach, w których przebywał, przybliżał nam kolejne przykazanie dekalogu. Każde z tych wystąpień jest tak bogate w treść, że warto sobie spokojnie sięgać do tego, co wówczas nam o dekalogu świętej Jan Paweł II powiedział. Ale dla nas żyjących w małżeństwie i w rodzinie, też w sumie dla nas w kontekście tego naszego dzisiejszego tematu, bardzo proszę, wracajmy jak najczęściej do Kielc. 3 czerwca 1991 roku w Kielce. Bo tam wybrzmiała nauka świętego Jana Pawła II na temat czwartego przykazania dekalogu. No, przyznam się, że kiedy tutaj dzisiaj do Państwa jechałem, to oprócz tego, że mam ten tekst wydrukowany, wracam sobie często do tego tekstu w domu, to dzisiaj sobie tego jeszcze odsłuchałem. Włączyłem sobie tę homilię na YouTubie, włożyłem słuchawki i jadąc spokojnie, ponieważ na spokojnej autostradzie, słuchałem sobie tego tekstu. Zresztą słuchałem po raz kolejny. Proszę Państwa, teraz siedzimy tutaj z panem Leszkiem, dochodzi godzina 22, ja tego słuchałem kilka godzin temu i ja ciągle w sobie mam te emocje, które odsłuchanie tej homilii we mnie wzbudziło i we mnie odświeżyło, bo to tak po prostu działa. To jest tak potężna dawka treści, tak potężna dawka tego właśnie emocjonalnego dotknięcia z racji na to, co mówił wówczas święty Jan Paweł II i jak mówił. Przypominam, że w pewnym momencie w czasie tej homilii trzymają to stał, mówił te słowa, głosił tę homilię stojąc, trzymając plik kartek, tak odsuwa je na bok, podnosi głowę i mówi od siebie i zaczyna krzyczeć. I tam wypowiada właśnie te słowa, to jest moja matka, to jest moja ojczyzna. Tak potężna dawka emocji, ale takich no, niezwykłych emocji, w których chyba na największym poziomie sytuuje się po prostu troska o naszą ojczyznę i troska o nasze rodziny. Łatwo jest zniszczyć, trudno jest odbudować, długo niszczono. I uwaga, w pewnym momencie, no najpierw przypomina taką jedną ciekawą rzecz dla nas, że czwarte przykazanie następuje zaraz po trzecie. Czyli zaraz po tych przykazaniach, które nam ustawiają naszą relację z Panem Bogiem, pojawia się tych 7 kolejnych, które nam ustawiają relacje między sobą, ale na pierwszym miejscu jest przykazanie odnoszące się do rodziny. Znowu jest pokazana ważność rodziny we wszystkim, co w tej
tej naszej doczesności realizujemy. Jednocześnie św. Jan Paweł II mówi, że kostłowanie jest pomostem między pierwszą tablicą a drugą tablicą, jest łącznikiem. Że to od razu tej płaszczyzny duchowej przechodzimy na tą płaszczyznę ludzką, ale przechodzimy przez najważniejsze przykazanie, jakim jest przykazanie czci rodziców. Ale w pewnym momencie święty Jan Paweł II wypowiada takie słowa. Czci ojca i matkę, powiada czwarte przykazanie. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uznawane i przyjmowane jako dar od Boga. To jest taki początek, tak? Więc najpierw samo to danie odczuć dzieciom, że są zaakceptowane, że są uznane, że są pragnione, że są oczekiwane, co się dokonuje już w świadomości rodziców w momencie, kiedy się dowiadują o poczęciu i wtedy w świadomości swojej budują właśnie swój właściwy stosunek do swojego dzieciątka, który już od tego momentu trwa do końca życia rodziców. Ale w pewnym momencie jeszcze święty Jan Paweł II mówi tak. Słowa czwartego przykazania, uwaga teraz, z równą siłą odnoszą się do rodziców. Teraz mówi takie słowa. Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tą cześć. Bądź godny imienia ojca, bądź godny imienia matki. Ja to mówię w tej chwili tak mocno, ponieważ w tekście oryginalnym, w tym wyrażeniu, w tym momencie, w tym fragmencie, po każdym krótkim zdaniu jest wykrzyknik. Czyli święty Jan Paweł II nawet przez ten zapis wskazuje, że te słowa muszą mocno wybrzmieć. Tak parafrazując te dwie wypowiedzi, musimy powiedzieć, że uwaga, bardzo trudne słowa teraz powiem, że aby dzieci mogły czcić swoich rodziców, rodzice muszą na tę cześć zasłużyć. To nie jest bezwarunkowo. To nie jest tak, że my będziemy teraz tylko szastać tym przykazaniem, przedstawiać przed oczy, no synu, zobacz, jest napisane czci ojca i matkę, jak ty mnie traktujesz, żona jest dla ciebie ważniejsza, synu, zobacz, zaraz, mamo. Nawet to, w jaki sposób się teraz do mnie zwracasz, czynisz mi jakieś wyrzuty, powoduje, że troszeczkę podważasz we mnie odczucie czci wobec siebie i powodujesz, że w moim odczuciu tak nie do końca tę cześć zasługujesz. Może przerażać, ale proszę jeszcze raz spojrzeć najpierw ten tekst interpretacji czwartego przykazania właśnie wówczas 3 czerwca 1991 roku, ale druga rzecz, proszę zauważyć, mówimy o tym, że autorem tego tekstu jest osoba kanonizowana, a więc Kościół całym swoim autorytetem potwierdził prawdziwość, brak błędu w nauczaniu tej osoby, a tego nauczania na temat małżeństwa i rodziny jest przecież ogrom. Teraz, uwaga, w dalszej części homilii Jan Paweł II mówi do nas takie słowa. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między